Cześć, witajcie. Cześć. Uznaliśmy, że winni wam jesteśmy pewien suplement do naszego filmu sprzed paru tygodni, no, filmu o przetwornicach. Do trzech filmów, bo tak się trochę temat łączy. O przetwornicach, o akumulatorach i o blackoucie, bo to w sumie jest powiązane w pewien sposób. Pojawiło się trochę komentarzy, sami też stwierdziliśmy, że o paru rzeczach w sumie nie powiedzieliśmy, a warto by było dopowiedzieć. Wiadomo, że się wszystkiego nie powie, ale parę rzeczy jednak warto. No jest pierwsza sprawa. Pod filmikiem o przetwornicach padły takie stwierdzenia, że tak pobór na poziomie 2 kW to bardzo szybko wyssa akumulator, a prądnica samochodowa, znaczy alternator, to zapewni, ja wiem, góra kilowat mocy, także będziemy na długu. No to od razu odpowiadam. Przetwornica nie jest do tego, żeby zapewnić ciągłe zasilanie na poziomie 2 czy 3 kW. Jeżeli ktoś potrzebuje takich mocy w sposób, powiedzmy, ciągły, czyli tam, nie wiem, przez pół godziny, godzinę czy więcej, to sobie powinien kupić generator. Przetwornica jest potrzebna do tego, żeby sobie po prostu, nie wiem, jesteśmy na działce, przyjechaliśmy, wypiliśmy piwko, walnęło nam prąd i mamy do wyboru siedzieć po ciemku albo, nie wiem, przy świeczce, no to sobie możemy podłączyć przetwornicę, przy okazji lodówka nam nie popłynie, no bo do domu nie wrócimy, no bo po piwku, tak? Natomiast w moim akurat konkretnym wypadku mocna przetwornica była potrzebna, żeby ruszyć pompę. A pompa w momencie, kiedy jest spięta z hydroforem, a chyba prawie każda jest, jeżeli ktoś ma studnię, to ona pracuje przez, ja wiem, pół minuty, a potem przez dwie godziny nie pracuje, bo woda idzie z hydroforu. Więc to nie jest tak, że tam będzie to pracowało, pobierało te kilowaty przez jakiś tam długi czas. I w takich zastosowaniach przetwornica się sprawdzi, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje takiego zasilania naprawdę, bo nie wiem, bo tam mieszka, a nie jest na działce, albo nie daj Boże jeszcze tam pracuje i mu prąd odcięli, to bez generatora się nie opęka. No przetwornica to jest taki backup awaryjny. Taki backup awaryjny do użycia przez chwilę epizodycznie, na zasadzie takiej, że no, kupić generator, żeby popracował przez dwie godziny co trzy lata, to też bez sensu i tutaj jest to jakaś tam alternatywa. Natomiast przetwornica nie zastąpi generatora, no i to w zasadzie tyle. Druga sprawa, na ile starczy nam prądu w akumulatorze, tak? To mówiliśmy o akumulatorach w kontekście telefonów komórkowych, no ale jak tu jesteśmy przy przetwornicach, no to wróćmy do tego, co to są te amperogodziny. No, jedna amperogodzina to jest pobór jednego ampera przez jedną godzinę, tak w skrócie. Czyli przy 12 V, które daje akumulator, to jest 12 watogodzin. Czyli jeżeli mamy 100 amperogodzinowy akumulator, raczej nie mamy, bo większość osobówek to ma... To no mam teraz, już ma, wiem, teraz już ma. No dobra, no 100 się ładnie liczy, tak? No to mamy 1,2 kWh, czyli możemy pociągnąć przez godzinę ten 1 kW z kawałkiem. No, naprawdę nie możemy, no bo nie powinniśmy tego akumulatora wyładowywać do końca, ale powiedzmy, że trzymajmy się tego. Albo 100 W przez 10 godzin, no i wybór należy do nas, tak? Oczywiście możemy to doładować samochodem w międzyczasie, ale tak zakładając, że po prostu mamy sobie akumulator, który sobie wymontowaliśmy. Czyli jeżeli, nie wiem, na przykład mamy lodówkę, która nam ciągnie 100 W, a wiadomo też, że lodówka nie chodzi non-stop, to jak zostawimy 100 amperogodzinowy akumulator na jeden dzień, to powinien nam dać radę, tak? Z kolei, jeżeli mamy oświetlenie LED-owe, no to ono pobiera już zupełnie śmieszne ilości energii, bo popatrzcie sobie, ile ma taka żarówka LED-owa. 7 W, 10 W, 5 W, to są takie... To są takie rzeczy. I to teraz właśnie taka ciekawa sprawa, że na przykład włączenie czajnika elektrycznego, który ma prawie 2 kW, żeby sobie zagrzać herbatę, i on będzie chodził przez 2 minuty, to jest odpowiednik, nie wiem, całej nocy świecenia, oświetlania domku, tak? I to takiego oświetlania nie, że tam gdzieś tam w rogu nam się pali żaróweczka, tylko takiego normalnego, zwyczajnego oświetlenia, jakiego używamy. Także to też po prostu warto o tym pamiętać. No i tu dochodzimy do ostatniej rzeczy, o której chcieliśmy powiedzieć. Takie mądre słowo jak gęstość energetyczna. Gęstość energetyczna to jest taki parametr, ile energii jesteśmy w stanie przechować w kilogramie czegoś, tak? W kilogramie akumulatora, czy tam w kilogramie butli z gazem, czy w kilogramie benzyny. I teraz uwaga,
gęstość energetyczna, ogólnie mówiąc węglowodorów, czyli benzyny, gazu, LPG czy tego typu rzeczy, jest około 50-krotnie większa od gęstości energetycznej akumulatorów. Czyli w jednym kilogramie benzyny czy gazu mamy 50 razy więcej energii niż w jednym kilogramie akumulatora. Słuchajcie, czyli pół tony akumulatorów to jest 10 kg gazu albo benzyny. No, około oczywiście, tak? Dlatego samochody elektryczne tyle ważą po prostu. Bo muszą. I co z tego wynika? Absolutnie nie należy używać zasilania akumulatorowego do podgrzewania czegokolwiek. To znaczy, no jeżeli już absolutnie nie mamy wyjścia, to no, czasem trzeba, tak? Natomiast jest to bardzo zły pomysł. Jeżeli chcemy się zabezpieczyć właśnie na działce czy w domu na tą okoliczność, że chcielibyśmy sobie coś ugotować, jak nie ma prądu, to kupmy sobie butlę turystyczną i kuchenkę turystyczną. Naprawdę. Taka 5-kilowa butla to będzie ojojojojoj w porównaniu z tym. No musielibyśmy niezłą baterię akumulatorów mieć, żeby sobie zapewnić tyle samo energii. I to chyba wszystko, co jeszcze chcieliśmy dopowiedzieć do filmu o przetwornicach, bo tam sporo pojawiło się różnych komentarzy, trochę pytań. Miejmy nadzieję, że wszystko, co teraz powiedział Konrad, rozwiało Wasze wątpliwości, ale jeżeli macie jeszcze jakieś, to piszcie od razu w komentarzach, postaramy się w miarę na bieżąco odpowiadać, może nagram jeszcze kolejny suplement, zobaczymy. W każdym razie dzięki, że jesteście, że oglądacie, że komentujecie, no i oczywiście prosimy, bądźcie dalej z nami. Do zobaczenia. Cześć.